Jeżeli decydujesz się na jazdę na motocyklu, musisz przejść trzy podstawowe etapy szkolenia. W filmie prezentujemy podsumowanie etapu pierwszego, czyli egzamin wewnętrzny kategorii A. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. Zaczniemy od zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym. W następnej kolejności zaprezentujemy egzamin w ruchu drogowym. W tym zadaniu egzaminator powie nam, jakie elementy zostały wylosowane przez komputer, czyli będzie to jedno światło, jeden płyn. Ale trzeba pamiętać, że to zadanie zawiera jakby sześć takich punktów, czyli pierwsze, o czym musimy pamiętać, to musimy się ubrać, tak? Czyli mieć odpowiedni strój ochronny, kask, rękawice, założyć kamizelkę odblaskową. Drugi punkt, o którym nie powie egzaminator, sprawdzić naciąg łańcucha. Kolejny element to światło, o którym powiedział egzaminator. Kolejny element to płyn, który wymienił egzaminator do sprawdzenia. Punkt piąty tego zadania to przeprowadzenie motocykla. Tu trzeba pamiętać o tym, że możemy to zrobić maksymalnie przy wykorzystaniu trzech zmian kierunku jazdy. Trzeba pamiętać, że zanim rozpoczniemy przepychanie motocykla, musimy upewnić się o możliwości przepchnięcia. I punkt ostatni, w momencie, gdy przepchniemy motocykl, trzeba pamiętać o tym, że po przepchnięciu motocykl należy odstawić na podpórkę. I wtedy wykonujemy ostatni punkt jakby tego zadania, czyli przygotowanie do jazdy w ruchu drogowym. W ruchu drogowym, czyli ustawiamy lusterka, uruchamiamy motocykl, wtedy najczęściej z automatu mamy już włączone światła mijania i wtedy dopiero potwierdzamy egzaminatorowi gotowość do jazdy w ruchu drogowym. Trzeba pamiętać, że po upewnieniu o możliwości jazdy rozpoczynamy zadanie jazda torem cyfry 8. Jest to drugie w kolejności zadanie. Mamy wykonać 5 ósemek. 4 to będzie błąd, 6 będzie zaliczało zadanie. Także tutaj, jeżeli zrobimy tą jedną więcej, nie ma problemu, ale jeżeli zrobimy o jedną za mało, to będzie wtedy problem, zadanie nie będzie zaliczone. Trzeba pamiętać o tym, że nie możemy najeżdżać na linię, nie możemy się podpierać, nie możemy przejeżdżać przez linię, potrącić pachołka ani się przewrócić. Zalecam, aby to zadanie w trakcie egzaminu wykonywać na drugim biegu. Będzie zdecydowanie łatwiej. Jeżeli ma być łatwiej, to musicie pamiętać o tym, żeby w trakcie szkolenia podstawowego ćwiczyć jazdę na pierwszym i na drugim biegu, a wtedy sami się o tym przekonacie, że na drugim biegu będzie łatwiej. Zadanie numer 3 to tak zwany przejazd między pięcioma bramkami, czyli inaczej mówiąc slalom wolny. Trzeba pamiętać, że po upewnieniu o możliwości jazdy wykonujemy dwa przejazdy. Pierwszy z zatrzymania, drugi już nie zatrzymujemy się. Tak przynajmniej jest w Wordzie łódzkim, sieradzkim, piotrkowskim i skierniewickim. Mogą zdarzyć się inne interpretacje tego zadania, także tutaj na to zwracam uwagę, że tylko Łódź, Piotrków, Sieradz, Skierniewice. Kolejne zadanie to slalom szybki, przejazd ze średnią prędkością 30 km na godzinę. Jest to tylko jeden przejazd. Ewentualnie, jeżeli nie uzyskamy średniej prędkości, wtedy możemy powtórzyć zadanie i przejechać jeszcze raz. Kolejne zadanie to ominięcie przeszkody, prędkość najazdowa na bramkę wjazdową 50 km na godzinę. Mamy wykonać dwa przejazdy, pierwszy z prawej, drugi bez zatrzymania z lewej strony. Przypominam, nie jest to przejazd ze średnią prędkością 50 km na godzinę, tylko prędkość 50 km na godzinę ma być osiągnięta na bramce wjazdowej, czyli po przejechaniu przez bramkę wjazdową już nie dodajemy gazu, tylko omijamy przeszkodę, wyjeżdżamy bramką wyjazdową. I zatrzymujemy się i ruszamy pod wzniesienie.
ale głowa, dokładnie. Pamiętaj, że na górce każde zadanie wymaga upewnienia o możliwości jazdy. Ok, nie ma problemu. Zadanie technicznie wyszło ok, proceduralnie nie do końca, no ale to pokażemy w filmie, żeby była zwrócona na to uwaga, tak? Żeby nie zapomnieć o tym, że każde zadanie wymaga upewnienia o możliwości jazdy, również zadania dodatkowe, czyli hamowania. Jak każde zadanie upewniamy się o możliwości jazdy, hamowanie do wyznaczonego miejsca, w tym przypadku miejscem wyznaczonym jest bramka, którą tutaj za chwilę zobaczymy, od slalomu szybkiego. Przypominam, że po zatrzymaniu jesteśmy włączającym do ruchu i czy wykonujemy to zadanie na placu czy na mieście, należy upewnić się o możliwości jazdy zanim ruszymy. I kolejne hamowanie to hamowanie awaryjne. Jest to, przypominam, dodatkowe zadanie, ale tak jak każde zadanie, hamowania wymagają upewnienia o możliwości jazdy na początku, czyli w momencie, gdy wykonujemy zadanie, jak również gdy ruszamy po wykonaniu zadania, trzeba pamiętać o tym, że należy upewnić się. No i dobrze, gdybyśmy od samego początku, w trakcie nauki hamowań, pamiętali o tym, że w trakcie zatrzymywania należy zejść do biegu pierwszego, choć nie jest to na egzaminie oceniane. A teraz czas na ruch drogowy, więc wyjeżdżamy na miasto. Ok, sobie zrobimy egzamin wewnętrzny w ruchu drogowym. Damian tutaj nam go zaprezentuje. Wybiorę jakąś trasę egzaminacyjną. Będzie to egzamin kategorii A. W ruchu drogowym, jak się nie odzywam, to jedziemy na wprost, chyba że znaki mówią inaczej. Tak? Polecenia dotyczą najbliższych skrzyżowań. Jak będzie inaczej, to powiem. O błędach informuję na bieżąco. Omawiamy błędy sobie na bieżąco. Egzaminator będzie omawiał błędy na koniec egzaminu. Tak? I jedziemy do odwołania w kierunku Katowic. I teraz zwróćmy uwagę, będziemy mieli znak stop i wyznaczone miejsce do zatrzymania przez linię P12, czyli zatrzymujemy się przed linią i będziemy zawracać na skrzyżowaniu Waltera Jankę Pienista. Mamy po pierwszym skręcie w lewo trzy pasy, wjedziemy na lewy, drugi skręt w lewo wykonamy również na pas lewy, żeby drogi w trakcie skrętu nie zajechać nikomu. Bardzo ważne, o czym musimy pamiętać, że po wykonaniu drugiego skrętu w lewo, jak wjedziemy na lewy pas, nie zmieniamy zbyt szybko pasa ruchu, tylko dopiero jak opuścimy skrzyżowanie, czyli jak wyjedziemy za przejście, dopiero zaczynamy zmianę pasa ruchu. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, żeby po wyjeździe na Maratońską nie najechać na linię podwójną ciągłą. Tak, tutaj trzeba pamiętać, że jest ta podwójna ciągła i będziemy na skrzyżowaniu skręcać w lewo. Bardzo ciekawe skrzyżowanie. Dlatego, że tak, mamy sygnalizację wyłączoną, mamy równorzędne skrzyżowanie, mamy tory tramwajowe, czyli tramwajowi ustępujemy bez względu na to, czy przyjedzie z lewej, czy z prawej. Oprócz tego musimy ustąpić tym, którzy nadjeżdżają z prawej i z przeciwnego kierunku jadącym na wprost skręcającym w prawo, tak? Czyli dużo się dzieje. W tej sytuacji, tak, no tramwaj dojeżdża. Tak było, troszeczkę ryzykownie, dlatego że tramwaj dojeżdżał, tam z prawej przepuszczał, tu z przeciwka dojeżdżał. Nie spieszyć się w takiej sytuacji. I przypominam jedno z poleceń, jak się nie odzywam, to na wprost, chyba że znaki mówią inaczej. Widzimy tutaj, znak nakazuje nam jazdę w prawo. Często wykonywane zawracanie tutaj przy kościele na Bandurskiego. Popatrzmy, mamy pas do lewo skrętu, nie ma zakazu zawracania, czyli możemy po ustąpieniu pierwszeństwa nadjeżdżającym z przeciwnego kierunku zawrócić. Skoro zawracamy
i mamy do dyspozycji tylko jeden pas, z pasa do skrętu w lewo zawracamy, to możemy wybrać po skręcie dowolny pas, ale najlepiej wjechać od razu na prawy, dlatego że będzie to szybko i bezpiecznie wykonany wariant. I tutaj na Wyszyńskiego należy uważać, bo jadąc 60, później nagle wpadamy na ograniczenie prędkości do 30, żeby nie przerwać sobie egzaminu. Przekraczającą. Zadania dodatkowe hamowania robiliśmy na placu. Przypominam, polecenia dotyczą najbliższych skrzyżowań. Popatrzmy, mamy tutaj skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Drogi ułożone w sposób prostopadły, czyli kierunkowskaz prawy przed wjazdem i wyjeżdżając również prawy. Wyprzedzanie rowerzystów na skrzyżowaniach dozwolone, tak? Ale bezpośrednio przed przejściem i na przejściu zabronione. Dobrze. I tu już, jak nam się wydaje, że mamy koniec egzaminu, to widzieliśmy po kolei dwa razy ograniczenie do 30 km na godzinę i żeby po prostu nie doprowadzić do sytuacji, że zakończymy ten egzamin przerwaniem, bo nie zauważymy tej 30. Pozwalają, bo tam 50 była, już po 30 odwołana, tu mamy 60, tak? W prawo. I dosłownie na sam koniec egzaminu mamy sygnalizator S2, czyli możliwość wykonania warunkowego skrętu w prawo. Często przerywamy sobie egzamin, nie zatrzymując się na czerwonym świetle. I dosłownie na 200 metrów przed końcem egzaminu mamy jeszcze ograniczenie do 40. Zwróćmy na to uwagę. I wjeżdżamy do WORD-u. Koniec egzaminu. Wynik pozytywny. Wynik pozytywny. Jesteśmy w WORD-zie Łódź. Jak to wyglądało, jeżeli chodzi o szkolenie z twojej strony? Słuchajcie, jest jedna rzecz, o której musicie wiedzieć. Ten facet, ten pan. Ten mężczyzna tutaj jest najlepszym instruktorem w Polsce do nauki jazdy, naprawdę. Oglądałem różne szkoły i nikt by mnie tak nie nauczył, a poświęciliśmy naprawdę minimum czasu, żebym złapał bakcyla, a nigdy nie jeździłem na motocyklu. No dziękuję, chociaż nie uważam się za najlepszego, ale dziękuję za tą opinię. Dzięki, Damian. Także myślę, że z egzaminem powinieneś sobie poradzić. Udowodnił to dzisiaj egzamin wewnętrzny i na placu, i w mieście. Jesteś gotowy, tylko trzeba dobrze pojechać. Tak jest. No. Damian 18 maja będzie miał egzamin państwowy i już zapisał się na szkolenie z techniki jazdy po zakrętach. Szkolenie przejdzie na torze w Radomiu, a oczywiście relacje umieścimy na naszym kanale. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. A w następnym filmie wracamy do trudnych tras. Zapraszam.